Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak możecie zauważyć po tytule, dzisiaj będziemy sobie robić coffee book tag, czyli kawowy tag książkowy. Mam oczywiście tutaj ze sobą kawę. Moja relacja z kawą jest dość prosta, bardzo lubię kawę. To zmieniło się w sumie na studiach. Ja piję ją tak jakby dla smaku, dlatego że kompletnie kawa na mnie nie działa. Ja mogę wypić ją o 1 w nocy i pójść spać. Także piję ją tylko i wyłącznie dla smaku. Ten tag składa się z 8 kategorii, kawowych kategorii, i do każdej kategorii muszę dopasować książkę. Te kategorie mam tutaj zapisane w notatniku na telefonie, więc pozwólcie, że zaczniemy. Pierwsza kategoria to kawa czarna, książka, w którą ciężko było się wbić, ale była tego warta. Ja błądziłam po moich półkach na biblioteczce i trafiłam na Tysiąc wspaniałych słońc Khaleda Hosseiniego i uważam, że ta książka idealnie pasuje do tej kategorii. Ja na początku nie mogłam wbić się w ogóle w tą historię. Była ona dla mnie taka nużąca, była taka prosta. Chodzi mi o to, że ja nic nie czułam od samego początku. Dopiero im dalej w las, tym mocniej, tym bardziej emocjonalnie, tym ciężej i zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o styl, o emocje, o to, co autor po prostu tą historią chciał przekazać. Mamy tutaj historię dwóch kobiet, Mariam i Laili. Te historie dwóch kobiet łączą się ze sobą w obliczu niewyobrażalnie ciężkich i trudnych wydarzeń, które mają miejsce w Afganistanie. To książka bardzo emocjonalna, to książka dla osób o mocnych nerwach. Uważam, że ona jest mocniejsza niż Chłopiec z latawcem. Chłopiec z latawcem to była pierwsza książka autora, po jaką sięgnęłam. Tysiąc wspaniałych słońc to druga książka. I mam za sobą I góry odpowiedziały echem i na pewno chciałabym ją przeczytać. Może z nią nagram vloga, zobaczymy. Natomiast ta książka idealnie pasuje do tej czarnej kawy. Druga kategoria to miętowa moka, książka, która staje się bardziej popularna w okresie świątecznym. Ja od razu przed oczami mam Harry'ego Pottera. Ja osobiście uwielbiam czytać Pottera, uwielbiam oglądać Pottera w takim okresie jesienno-zimowym. I zauważyłam oczywiście, że właśnie w tym okresie, szczególnie świątecznym, ta książka przeżywa jakby nową młodość. Chodzi mi o to, że zdecydowanie większa ilość osób sięga ponownie po Harry'ego Pottera. Ja mam oczywiście książki i też starałam się właśnie czytać pierwszą część i później wrócić do pierwszej części w postaci filmu, żeby zobaczyć, czym one się różnią. Jest to naprawdę fantastyczna zabawa według mnie. Ja zatrzymałam się na więźniu Azkabanu i mam wielką ochotę do niej wrócić. I może stanie się to właśnie w okresie jesienno-zimowym, bo właśnie wtedy jakoś mam taką mocniejszą ochotę na Pottera. Trzecia kategoria to gorąca czekolada, ulubiona książka z dzieciństwa. Mikołajek. Ja tą książkę otrzymałam od moich rodziców, kiedy byłam w szkole podstawowej i przeczytałam tą książkę dosłownie na raz, chociaż moja mama mi mówiła, że nie czytaj tak szybko, bo nie ma kolejnych części, musimy na te kolejne części czekać, więc nie czytaj tak szybko, a ja nie mogłam się powstrzymać i dosłownie połknęłam tą książkę w 2 dni, z tego co pamiętam. To jest takie właśnie moje dzieciństwo, chociaż wiem, że teraz jak czyta się tą książkę, czyta się Mikołajka, to można zauważyć pewne nieścisłości, o wyśmiewanie bohaterów, którzy na przykład są grubsi, którzy są mniej inteligentni. No, ta książka na pewno ma wady, natomiast jest ona moją książką dzieciństwa. Od niej tak naprawdę rozpoczęła się moja przygoda z czytaniem książek. Kiedyś wrzuciłam tą książkę i te dwie kolejne, o tutaj za mną są, ta niebieska i czerwona, do szafy. Ale kiedy na powrót zaczęłam czytać książki, kiedy ta moja biblioteczka się rozrosła, to te książki wyciągnęłam z szafy, bo było mi po prostu żal, że one sobie tam leżą i z powrotem zawitały na moją biblioteczkę. I może kiedyś wrócę do Mikołajka, żeby zobaczyć te nieścisłości, które widzą te osoby, które z powrotem po tą książkę sięgnie. Czwarta kategoria, podwójne espresso. Książka, która od początku do końca trzymała w napięciu i była wciągająca.
No bez dwóch zdań, Wróć przed zmrokiem. To książka, która trzymała mnie naprawdę w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. Ja nie mogłam niczego się domyślić, ja miałam ciarki. Włos jeżył mi się na głowie i na rękach również podczas czytania. Totalnie moje klimaty. Wiecie, no wiktoriańska posiadłość, rodzina, która kiedyś z tego domu uciekła, duchy, które prawdopodobnie tam straszą, kobieta, która wraca tam po kilkudziesięciu latach, żeby odkryć ten dom na nowo, zobaczyć, jakie tajemnice ten dom skrywa, dlaczego jak była dzieckiem, to uciekała z tej posiadłości ze swoimi rodzicami. To nie jest horror, absolutnie. Tutaj nie mamy nastawienia na banie się, bo horrory to taki gatunek, gdzie my musimy się bać. Nie musimy, ale no tak nas ten gatunek nastawia, że tutaj za chwileczkę coś wyskakuje w powieści, nasza wyobraźnia zupełnie inaczej działa. No a thrillery, ten thriller nastawiony jest na klimat, na sytuację, która jest w tej książce opisywana. My oczywiście boimy się, w sensie my podświadomie staramy się odrzucić od siebie to, że nie możemy się bać, bo to nie jest horror, ale finalnie i tak mamy ciary. No, dla mnie osobiście jest to fabularny majstersztyk. Od początku, tak jak mówię, do końca byłam wciągnięta, nie mogłam niczego się domyślić. Znakomita powieść, znakomita. Piąta kategoria to Starbucks. Książka, którą widzisz dosłownie wszędzie. Ta kategoria, myślę, jest nacechowana tak trochę negatywnie. Ja przynajmniej tę kategorię tak odbieram, że książka, która jest dosłownie wszędzie, że wyskakuje wam z lodówki. Ja wiem, o co chodzi w tej kategorii. Pewnie o to, że na przykład takie, a nie inne książki są mocniej promowane. Bardzo dużo bookstagramerów, booktuberów tą książkę czyta i dlatego może ona wam wyskakuje z lodówki, ale stwierdziłam, że pokażę książkę, która myślę, że dobrze, że jest czytana przez wszystkich. I są to Wrony Petry Dworakowej. To książeczka bardzo krótka, ale bardzo ciężka, bardzo emocjonalna, bardzo bolesna. Ja czytając to miałam po prostu łzy w oczach i chciałam wejść do tej książki, przytulić naszą główną bohaterkę, 12-letnią Basię, która po prostu była psychicznie i fizycznie poniewierana przez swoich rodziców i również przez swoją starszą siostrę. Miałam ochotę wejść do książki i przypierdzielić matce, która w taki, a nie inny sposób traktowała swoją córkę, młodszą córkę. Przy tym tytule uważam, że powinniście podążać za tłumem i zdecydowanie po tą książkę sięgnąć. No, to nie jest łatwa historia, ale to historia miliona takich Baś. Myślę, że każdy z nas gdzieś utożsamiać się będzie właśnie z taką Basią, a jak nie będzie się utożsamiać, to znaczy, że naprawdę mieliście bardzo dobre dzieciństwo i nic tam w waszej rodzinie nie szwankuje. Bardzo, bardzo zachęcam was do tego, żebyście po Wrony sięgnęli. Proszę. Szósta kategoria to hipsterska kawiarnia, książka napisana przez niezależnego autora. Ja w przypadku tej kategorii żadnej książki wam nie polecę. Stanęłam przed biblioteczką i patrzyłam na książki, które byłyby wydane w self-publishingu, natomiast takiej książki u siebie nie znalazłam, ale absolutnie nie uważam, że self-publishing jest złą formą wydawania książek. Natomiast ja takiej książki u siebie nie mam, więc pozostanie ona bez odpowiedzi i bez polecenia. Przedostatnia kategoria, czyli siódma, kawa bezkofeinowa, książka, po której spodziewałam się czegoś więcej. No i zdecydowanie jest to książka jedna po drugim, Ruth Ware. Myślę, że autorka ma ogromny problem z zakończeniami. Również zakończenie w Podkluczem nie było satysfakcjonujące. Tutaj również tak było. Nie wiem, czy również problem był z zakończeniem przy śmierci pani Westaway, bo tam tego tytułu jeszcze nie czytałam, ale chciałabym nadrobić. Natomiast zdecydowanie po tej książce spodziewałam się czegoś więcej. Myślałam, że no, Ruth Ware mnie tak pozytywnie zaskoczy, jak w przypadku Pod Kluczem, ale tak nie było. Była ona przewidywalna. Ja od początku domyślałam się, kto może być tym mordercą. Natomiast nie ukrywam, że jest to książka niezwykle klimatyczna, bardzo fajnie poprowadzona fabularnie. Ale no pod koniec, przez te ostatnie 70 stron, coś
się autorce popsuł, gdzieś tam jednego elementu zaczynało brakować. No i zakończenie było bardzo nużące. Już nie mogłam doczekać się, kiedy ta książka się skończy, bo nie chciałam ją zostawiać bez zakończenia. Jakby zakończenie nie wniosło niczego spektakularnego do tej powieści. Owszem, no zakończyło się tak, jak myślę, zakończyć się powinno. No ale nie było tutaj efektu wow, nie zaskoczyło mnie to i zdecydowanie ta książka jest taką kawą bezkofeinową, po której jednak spodziewałam się znacznie więcej. Ostatnia kategoria, idealne proporcje. Książka, która była zarówno słodka, jak i gorzka i to stanowiło idealne połączenie. Bez dwóch zdań, Flawless, opowiedz mi naszą historię. Dla mnie jest to jedna z najlepszych młodzieżówek ever, jaką kiedykolwiek czytałam. No troszeczkę się tutaj... O dobra, tak chyba będzie lepiej. Którą czytałam. To książka, która rozwaliła moje serce. To książka, po której naprawdę nie spodziewałam się czegoś tak emocjonalnego. Nie spodziewałam się tak dobrej historii, która mi została tutaj na kartach tej książki przekazana. Nie mogę doczekać się drugiego tomu. Widziałam okładkę już i no perfekcyjne to jest perfekcyjne i nie mogę doczekać się, kiedy kontynuacja będzie w moich rękach. Na pewno przeczytam, bo jestem zaintrygowana, jak potoczyły się dalsze losy naszych głównych bohaterów, czyli Josephine i Chase'a. Jeśli chodzi o to, dlaczego ta książka jest słodko-gorzka, dla mnie gorzkie były tutaj tematy, które zostały tutaj poruszone, czyli na przykład presja ze strony rodziców, kompletny brak empatii i miłości do dziecka ze strony rodziców. Tutaj Josephine była piętnowana cały czas przez swoich rodziców, szczególnie przez swoją matkę, która mówiła, że ona musi być najlepsza, bo jeśli nie będzie miała samych bardzo dobrych ocen, kiedy nie dostanie się na najlepszy uniwersytet, kiedy nie zostanie prawniczką, to nie będzie matka uważała ją za swoją córkę. No, to jest okropne, to jest okropne to, przez co musiała przechodzić Josephine. Dla mnie to właśnie było gorzkie. No i też z drugiej strony mamy Chase'a, gdzie w jego rodzinie, gdzie jego matka również go nie kochała, wolała narkotyki, wolała pijaństwo, wolała imprezy i przygodny seks. Więc to było dla mnie gorzkie. Jeśli chodzi o słodkość, to tutaj zdecydowanie relacja Josephine i Chase'a. Myślę, że to jest relacja, która od początku mogłaby być spisana na straty, dlatego że oboje wywodzą się z zupełnie innych środowisk. Josephine wywodzi się z zamożnej rodziny, natomiast Chase zdecydowanie jest niżej w klasyfikacji społecznej. Natomiast im dalej w las, tym rozumiemy, że tych dwoje zdecydowanie więcej łączy niż dzieli. Niesamowita historia, bardzo Wam tę książkę polecam. Na pewno się nie zawiedziecie i będziecie tak jak ja czekać na tom drugi. Dajcie mi koniecznie znać, czy ten tak Wam się podobał. Jeśli macie ochotę, to z miłą chęcią przeczytam Wasze odpowiedzi na poszczególne kategorie. Ten tak wrzucę w opis pod filmem, więc bez problemu będziecie mogli sobie książki do kategorii dopisać. Jeśli nie macie czasu albo ochoty na to, żeby odpowiedzieć na te 8 kategorii, żeby przyporządkować książki do 8 kategorii, to zachęcam Was chociaż do tego, żebyście mi podali tą idealną proporcję. Książka, która była zarówno słodka, jak i gorzka i to stanowiło idealne połączenie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach.